Dzisiaj będę mówiła o leczeniu zespołów otępiennych, wśród których najczęstszą chorobą, którą musimy leczyć, jest choroba Alzheimera, ale nie tylko. Leczenie zespołów otępiennych jest bardzo istotnym i rosnącym z roku na rok problemem dla lekarzy, zarówno dla lekarzy rodzinnych, jak i lekarzy specjalistów. Obejmuje to zarówno psychiatrów, neurologów, jak i rosnącą powoli grupę geriatrów. To jest problem, który dotyczy 10% naszych pacjentów, którzy ukończyli 65 lat, a akurat ta populacja na całym świecie, wszystkim w krajach cywilizowanych, ale także i w Polsce, rośnie bardzo szybko. Jest tak romantycznie nazywane zjawisko, jakim jest starzenie się, siwienie społeczeństw. Prawdą jest, że na skutek rozwoju sytuacji ekonomicznych, poprawy warunków życia, tego, że coraz większe grupy ludzi żyją w sposób racjonalny, długość życia się wydłuża, wydłuża się znacznie, wydłuża się systematycznie. W związku z tym w najbliższej przyszłości głównym, najczęstszym pacjentem każdego lekarza będzie pacjent w wieku podeszłym i 10% wśród tych osób, które ukończyły 65 rok życia, to będą osoby, które będą się zgłaszały do lekarzy z powodu otępienia. Co jest celem w leczeniu otępienia? Co możemy osiągnąć? Niestety nie możemy cofnąć tego procesu, ani nie możemy spowodować całkowitego wyleczenia, jeżeli mamy do czynienia z procesem pierwotnie zwyrodnieniowym, w tym najczęściej z chorobą Alzheimera, jak również nie możemy wyleczyć tego otępienia, które przywykliśmy łączyć z rozwijającą się miażdżycą tętnic mózgowych. Jeśli otępienie się pojawia, jeśli spełnia wszelkie kanony definicji, to ono wśród tych kanonów ma pewnik, że jest nieuleczalny i rzeczywiście jest nieuleczalny. Możemy w pewnym stopniu poprawić tylko pamięć i inne możliwości poznawcze, takie jak umiejętności funkcjonowania w przestrzeni, rozpoznawania przedmiotów, funkcjonowania językowego, rozumienia mowy, umiejętności zaplanowania ruchu. To, na co również możemy wpłynąć, to możemy wpłynąć na zaburzenia zachowania i w tym chyba mamy najwięcej sukcesów, to znaczy możemy wpływać na to, że poprawimy objaw bardzo częsty w otępieniu, jakim jest depresja. Możemy również uspokoić bardzo pobudzonego pacjenta, możemy wpływać na jego zaburzenia snu, możemy próbować wpływać na jego zaburzenia rytmu dnia i nocy, możemy leczyć urojenia i akurat w tej dziedzinie postęp farmakologiczny jest bardzo dużo. Bardzo duży w ostatnim okresie. Niewątpliwie akurat farmakologia chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych, tych zaburzeń zachowania jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną. No i to trzecie, na co staramy się wpływać u otępiałego pacjenta, to jest jego codzienne funkcjonowanie. I to jest dla opiekuna czy dla samego pacjenta bardzo ważne, to znaczy to tak zwane funkcjonowanie w ciągu dnia to jest coś, co jest samodzielnością, co dla chorego jest niesłychanie ważne, to znaczy żeby pacjent umiał się sam umyć, sam przygotować sobie posiłek, sam zrobić proste zakupy, żeby po prostu nie był skazany na pełną zależność od osoby drugiej. Te procesy pierwotnie zwyrodnieniowe, o których leczeniu będę mówiła w pierwszej kolejności, to jest zanik neuronów spowodowany obecnością patologicznych białek w mózgu. W tej chwili znanych jest już bardzo wiele takich białek, które z coraz lepiej już poznawanych powodów w jakimś momencie przyjmują patologiczną strukturę beta-kartki. I od tego momentu zaczynają być toksyczne dla otaczających je elementów morfotecznych. To znaczy ich obecność powoduje
obumieranie neuronów, pomnożenie komórek gleju, również częściowo ginięcie tych komórek glejowych. Zazwyczaj się to dzieje w mechanizmie apoptozy. To jest nowa koncepcja od kilkunastu lat utworzona, tłumacząca przyczynę tego, co w badaniach neuroobrazowania nazywamy zanikiem mózgu. Znamy bardzo wiele takich chorób, które są spowodowane przez to zjawisko. Choroby przebiegające z otępieniem, najczęściej spotykane, spowodowane przez odkładanie się patologicznie konformowanych białek, to jest choroba Alzheimera i tam odkłada się beta-amyloid i białko tau. Otępienie czołowo-skroniowe, w którym w około 50% przypadków odkładają się depozyty utworzone z patologicznie konformowanego białka tau na skutek jego patologicznej fosforylacji. I trzecia, bardzo popularna neurologiczna choroba, jaką jest choroba Parkinsona i otępienie ściami Lewiego, spowodowane odkładaniem się wewnątrzneuronalnie alfa-synukleiny w tejże konformacji beta-kartki. Masters na przykład i Bayreuther uważają, że ten proces można wręcz nazwać nowotworzeniem białek. Jest to, od, jak powiedziałam, niedawno poznane zjawisko, ale ono spowodowało, że w neurologii trzeba było zupełnie zrewidować nasze wyobrażenie na temat patogenezy tych chorób. Będę mówiła, jak powiedziałam, o beta-amyloidozach, a te złogi toksycznego beta-amyloidu odkładają się przede wszystkim w chorobie Alzheimera, ale również spotyka się u pacjentów starzejących się fizjologicznie, czyli bez cech otępienia, jak również występują u prawie wszystkich pacjentów z chorobą Downa po 40 roku życia. Jeśli chodzi o drugą grupę chorób, tych, które są spowodowane przez odkładanie się patologicznie konformowanych białek tau, to są właśnie te otępienia czołowo-skroniowe, gdzie choroba dotyczy w dużej części sfery psychicznej, ale także w porażeniu nadjądrowym i w zwyrodnieniu podstawno-korowym, które to choroby przede wszystkim charakteryzują się zaburzeniami ruchowymi. No i alfa-synukleinopatie, które, jak powiedziałam, przede wszystkim powodują zaburzenia ruchowe i tą najczęściej znaną i spotykaną i wymagającą leczenia przez neurologa chorobą jest choroba Parkinsona, ale wtórnie do niej mogą się również rozwijać zaburzenia otępienne. Jak wygląda mózg pacjenta z chorobą Alzheimera? Widuje się w nim bardzo liczne złogi beta-amyloidu. To barwienie, które tu widzimy, to jest srebrzenie Bielszowskiego, które pokazuje nam zarówno złogi beta-amyloidu, jak i złogi białka tau. Białko tau odkłada się w neuronach, to są właśnie te neurony, a beta-amyloid pomiędzy neuronalnie. I to, co wiemy od niedawna, co zupełnie zmienia nasze spojrzenie na możliwość leczenia pacjentów, to to, że choroba Alzheimera z całą pewnością, zanim zacznie chory mieć na tyle wyraźne objawy kliniczne, że zgłosi się z nimi do lekarza, trwa około 20 lat. Czyli jeżeli chory zaczyna chorować około 65 roku życia, to trzeba się liczyć z tym, że ta choroba, ta degeneracja postępująca mózgu rozpoczyna się między 40 a 50 rokiem życia. W momencie, kiedy chory zgłasza się do lekarza, w obszarach, które odpowiadają za pamięć, nie ma więcej niż 20% neuronów. A dzieje się tak dlatego, że istnieją siły plastyczności mózgu. To znaczy, żeby jakaś funkcja mózgowa wypadła, w przypadku choroby Alzheimera to jest pamięć, musi obumrzeć 60, najmniej, niektórzy twierdzą, że 80% neuronów, które biorą udział w tym procesie. Łatwo sobie więc wyobrazić, że
leczenie choroby Alzheimera właściwie ma sens w tym okresie, kiedy chory jeszcze nie ma objawów klinicznych. Stąd jest to tak bardzo trudne, bo właściwie w momencie, kiedy chory przychodzi do lekarza i lekarz stwierdza już zaawansowane otępienie, to jakiekolwiek leczenie jest niemożliwe. W związku z tym na razie wszyscy lekarze na całym świecie, także w naszym kraju, dysponują lekami, które są lekami objawowymi. To nie są leki, które mogą wpływać na sam proces odkładania się patologicznych białek, a tylko na objawy tej choroby. I tak jak powiedziałam, no, wtedy, kiedy pacjent już ma objawy kliniczne, to my naprawdę nie możemy już cofnąć czegokolwiek, bo nie mamy żadnych możliwości jak na razie, ażeby spowodować w jakimś sensie odrośnięcie jego neuronów. Jakimi lekami w tej chwili dysponujemy? Są zatwierdzone przez dwie takie najpoważniejsze instytucje, które odpowiadają za rejestrację leków o udowodnionym działaniu na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych według medycyny opartej na dowodach. W Stanach Zjednoczonych jest to FDA, Food and Drug Administration, a w Europie instytucja o nazwie EMA. I te obie instytucje zarejestrowały leczenie inhibitorami esterazy acetylocholinowej, które działają na tej zasadzie, że podwyższają poziom acetylocholiny. Acetylocholina to jest przekaźnik, który przenosi engramy pamięci i na skutek tego, że neurony, które ją produkują w mózgu, obumierają w tymże toksycznym procesie, te engramy mózgu nie mogą być najpierw sprawnie przenoszone, a potem w ogóle przenoszone, bo neurony i połączenia synaptyczne neuronalne ulegają uszkodzeniu. Stąd w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera z zaburzeniami pamięci obserwuje się spadek acetylocholiny. I te leki, które stanowią wspólną grupę, jaką jest grupa inhibitorów esterazy acetylocholinowej, to są leki, które to stężenie acetylocholiny w mózgu podnoszą, a podnoszą je na takiej zasadzie, że hamują działanie enzymu, który tę wyprodukowaną wewnętrznie przez mózg acetylocholinę rozkładają. I tych leków jest zarejestrowanych 3, 2 z nich są w naszym kraju refundowane, 1 nie. Tak czy inaczej, tym leczeniem dysponujemy. Leki z tej grupy są zarejestrowane przez FDA i EMA do leczenia pacjentów w fazie łagodnej i średnio zaawansowanej. Natomiast w fazie zaawansowanej od końca roku 2003 dysponujemy innym lekiem, które to leki działają zupełnie inaczej. To nie są leki, które podwyższają poziom acetylocholiny, a to są leki, które w jakimś sensie przeciwstawiają się rozpadowi tych pozostałych nielicznych już neuronów, a działają na takiej zasadzie, że chronią błonę komórkową przez hamowanie, przez blokowanie receptora NMDA. Te leki to antagoniści receptora właśnie NMDA, które są w tej chwili zarejestrowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. W naszym kraju ciągle jeszcze są nierefundowane, są więc ogromnie kosztowne. Kosztowne są tak, że właściwie jest to cena zaporowa i większość naszych pacjentów z nich korzystać nie może. No niemniej jednak można powiedzieć, że leki objawowe są dostępne poza względami ekonomicznymi na całą fazę objawową choroby Alzheimera. Nie mamy jeszcze leków, które leczyłyby pacjenta, zanim doszło do tego krytycznego, jeśli chodzi o liczbę obumierania neuronów.
Jakie są zalecenia europejskie, którym powinien podporządkować się lekarz decydujący się na włączenie inhibitorów do leczenia pacjenta z chorobą Alzheimera? Tak jak powiedziałam, choroba musi być niezbyt zaawansowana. To znaczy ten najbanalniejszy test, jakim jest Mini Mental State Examination, musi być wyższy niż wynik, który chory w ramach tego testu osiąga, musi być wyższy niż 12 punktów. Na świecie jest taka zasada, że włączenie inhibitora esterazy acetylocholinowej powinno opierać się na badaniu i decyzji wyłącznie specjalistów. W naszym kraju to nie jest obowiązujące. Jak również tylko specjalista, który potrafi ocenić postęp leczenia, czy pomoc w tym leczeniu, czy zahamowanie procesu, może decydować o zaprzestaniu tego leczenia lub ocenie jego przebiegów. Natomiast w międzyczasie ci pacjenci zazwyczaj są obserwowani przez lekarza rodzinnego. W Polsce to wygląda inaczej, właściwie każdy specjalista tego rodzaju leki może przepisać. To zresztą niewiele zmienia, bo nie więcej niż 10-12% osób z chorobą Alzheimera w naszym kraju jest leczona faktycznie tymi lekami. Teraz wróćmy jeszcze raz, co to oznacza skuteczne leczenie. Skuteczne leczenie inhibitorami esterazy acetylocholinowymi. Wiadomo, że nie możemy uzyskać poprawy z powodów, o których mówiłam. Nie można uzyskać poprawy, bo póki co nie jesteśmy w stanie spowodować odrośnięcia ani połączeń synaptycznych, ani neuronów, a już na pewno nie przy pomocy tych leków. Czy sukcesem naszym terapeutycznym będzie to, że nie będzie pogorszenia? No, w pewnym sensie tak. Czy sukcesem terapeutycznym będzie spowolnienie procesu? Mówimy naszym pacjentom i tak mówi firma, że podawanie tych leków spowalnia rozwój choroby o jakieś 2 lata. Zważywszy, że pacjent z chorobą Alzheimera jest zazwyczaj pacjentem w wieku bardzo podeszłym, zaoferowanie mu 2 lat względnie normalnego, w cudzysłowie, życia, to jest coś, o co zapewne warto powalczyć. Ale o jednym trzeba pamiętać. Otóż inhibitory esterazy acetylocholinowej, o czym mówią same firmy produkujące te leki, dają ten brak pogorszenia czy spowolnienie procesu w nie większej grupie niż 10-35% leczonych pacjentów. Także musimy mieć świadomość, że pozostali pacjenci w tej grupie nie wykażą ani braku pogorszenia, a już na pewno spowolnienia procesu. Leczymy inhibitorami naszych chorych od 1997 roku, a ciągle jeszcze jest bardzo wiele niewiadomych. Tak naprawdę nie wiemy do końca, kiedy leczenie należy zacząć i w jakiej dawce leczenie jest optymalne. Ciągle nie wiemy na przykład, czy w fazie łagodnych zaburzeń poznawczych należy inhibitory podawać. Czy można łączyć oba te leki zarejestrowane na wczesną i późną fazę choroby Alzheimera? Czy można te leki zastępować? Nie wiemy także, czy lecząc inhibitorami esterazy acetylocholinowej możemy osiągnąć również jakikolwiek postęp w otępieniu innego rodzaju, na przykład w otępieniu naczyniopochodnym, tym miażdżycowym, czy w otępieniu, który jest typowy dla choroby Parkinsona, czy otępienia ściami Lewiego. Nie wiemy, jakie są późne powikłania tego leczenia i naprawdę nie wiemy, czy to, że mamy szansę pomóc 10% naszych pacjentom, jest wystarczającym powodem, ażeby decydować się na ten rodzaj terapii.